Gdzie się najlepiej nauczyć języka? Można w językowni. Nie wiem, u rzeźnika, bo może ma jakieś ozory. Albo pod gardle. Może tak, a może po prostu pójść do szkoły języków obcych. Dobrze. Zapiszmy się. Szkoła Lingua, słucham. Dzień dobry, Mikołaj Janusz się nazywam. Czy ja się dodzwoniłem do szkoły języków obcych? Tak, tak. Ja bym się chciał zapisać do was na zajęcia. Dobrze, a pan jest osobą, która miała wcześniej kontakt z językiem, czy początkujący? Oni się ze mną kontaktowali już wcześniej, ale ja nie rozumiem, co chcą mi przekazać, po prostu. Ale kto się z panem kontaktował? Obcy. Kto się kontaktował? Obcy. Nie rozumiem za bardzo, o co panu chodzi. Przelatują czasami bliżej Ziemi i wtedy wysyłają takie jakby sygnały. Aha. I ja nie za bardzo rozumiem, co oni chcą mi przekazać. Państwo uczą języków obcych. Ja bym chciał się nauczyć języka obcych. Tak, my uczymy głównie języka angielskiego, więc jeśli pan się chce nauczyć języka angielskiego, no to... Ale nie. Napisane jest Centrum Nauki Języków Obcych. Tak jest napisane. Języki obce, czyli... No właśnie. Języków obcych. Tak, dokładnie tak jest napisane. Czyli ja chciałem się nauczyć języka obcych, a nie angielskiego. Ja znam angielski. Perfekt. No to super, no to fajnie. W takim razie myślę, że musi pan skorzystać z oferty jakiejś innej szkoły. Może pani coś polecić? No nie bardzo. Nie wiem, z jakiego obszaru pan generalnie dzwoni. Mi to wszystko jedno, ja mogę dojeżdżać. Ja chcę wiedzieć, co te ufoludy do mnie chcą powiedzieć, bo ja już mam dosyć. Te głosy w głowie cały czas. No nie wiem, no sugeruję, może... Ja nie rozumiem w ogóle, co oni chcą ode mnie. Rozumiem. Może jakiegoś, nie wiem, tutaj pana od zjawisk paranormalnych po prostu proszę poszukać, czy coś w tym stylu. Dobrze. No my niestety nie pomożemy. Dobrze, poszukam. Od paranormalnych? Dlaczego od paranormalnych? Pani sugeruje, że ja jestem jakiś nienormalny? Nie sugeruję. Każdy ma, mówię, jakieś swoje tam po prostu pasje i tak dalej, jakieś spostrzeżenia na świat, więc myślę, że na jakimś forum społecznościowym na pewno pan znajdzie ludzi, którzy mają podobne tam, powiedzmy, zainteresowania czy też problemy, także no my czyli, niestety nie pomożemy. Najwięcej takich w internecie jest takich ludzi? No myślę, że tak. Tam każdy, mówię, trafi na swego. Czyli w internecie najwięcej wariatów, najwięcej, tak pani zasugerowała. Jak paranormalne, no to każe na swego, a skąd dzwonisz? Z trzeciej gęstości. No to jest proste. Niedługo będziemy przechodzić w czwartą. Doktor Jan Pająk, UFO, polecam. Dipol wszechświatowy. Michał, odpływasz w kosmos i to lubię. Lubię, że odpływasz w kosmos. Ale wiesz co, że ja chciałem zadzwonić po tym, co pani powiedziała, do internetu. O, dzwoniłeś do tego, do kierownika internetu? Tak, nie do kierowniczki właściwie zadzwoniłem. O, to nie wiedziałem, że to kierowniczka. Myślałem, że kierownik internetu jest mężczyzna. No to za bardzo wyszło z tego. Tak, słucham, specjalny ośrodek. Dzień dobry, Mikołaj Janusz, kłaniam się. Do internetu się dzwoniłem, tak? Do specjalnego ośrodka, tak. A o co chodzi? Bo ja chciałem do internetu się dzwonić. Dzwoniłem do internetu czy do internatu? No do internetu, bo podano mi numer, dlatego że wcześniej rozmawiałem z panią ze szkoły języków obcych, w ogóle zaczęło się od tego. Tak? I ona powiedziała, że mnie pomoże, żebym do was dzwonił, że tu jest najwięcej ludzi, którzy jakby mają kontakty z... Nie chcę, żeby pani mnie odebrała jakoś niepoważnie. Z kim pan chce rozmawiać? Bo to w tej chwili się dodzwonił pan na centralę specjalnego ośrodka. Ja bym chciał rozmawiać z kimś, kto potrafi się porozumieć z UFO. Z czym? Z kosmitami, z tym, ufoludami. Proszę pana, nie mamy takich. Nie, czyli w internecie też nie ma? Nie, też nie ma. Ale to jest ośrodek specjalny, powinni mieć taki. Internet i to jeszcze dział specjalny. No to tym bardziej, tylko uważaj, bo jak ich zdenerwujesz, to wyślą na ciebie siły specjalne, no bo to jest ośrodek specjalny. Jeżeli ktoś ze słuchaczy wie, jak się dogadać z ufoludami, piszcie maile albo piszcie na Jaki fanpage'u. Numer jest internet? Lajkujcie nasz fanpage. Fabpage.